Doszłam do przeszywania tej falbanki na rogu i tutaj na pewno jak odepniemy szpilkę, to falbanka nam wyjedzie, a materiał nam zostanie tutaj na brzegu. Jak sobie z tym radzimy? No na pewno nie chcemy przyszyć tego w ten sposób. Musimy sobie tą falbankę z powrotem ułożyć. I teraz czym to zrobić? Szpilką. Ja tą szpilką, bo nie pchamy paluchów pod igłę maszyny, jednak takie nie jesteśmy, ja sobie przytrzymam falbankę przy brzegu, czyli dociągam ją sobie szpilką do brzegu, przykładam, tą szpilkę cały czas trzymam i sobie jadę dalej. Uwaga, muszę złapać mały zakręt, więc wbijam sobie, przekręcając kółkiem do siebie igłę w materiał, minimalnie obracam cały mój materiał w bok, układam tu sobie wszystko równiutko, sprawdzam, czy dolny materiał równo leży, tak? Palec pod i sprawdzamy, czy jest równiutko. I lecę dalej. Znowu wypnę szpilkę, ale wykorzystam ją do tego, żeby przytrzymać równiutko materiał i falbankę. Przy takich półkolach maszyna powinna sobie radzić nawet bez zmieniania tak jakby takiego wyraźnego kierunku szycia. Ale gdyby to znowu igła w materiał, podnosimy stopkę i przekręcamy delikatnie cały materiał. Cały czas pilnujemy, żeby tu nam się nic nie pozaginało. I szyjemy dalej. Tym sposobem również drugą część i tak, znaczy drugie półkole i tak do końca.